No, jak widać, już dojeżdżam, gdzie będę skręcał na Morwell National Park. Drzewa to jak wyglądają bez kory, taka kora opada. One nie są suche, tylko po prostu to jest taka natura. Ta kora wszędzie spada, to tak właśnie śmiesznie wygląda. Są wszystko oczywiście drzewa eukaliptusowe, czyli eukaliptusy. Tu powstaje naprawdę mnóstwo. Tu na pewno gdzieś są też koale, no dzisiaj ich nie znajdziemy. Tak wyglądają te smukłe, wysokie drzewa. A tutaj pejzaż jak Jurassic Park. Pięknie. Tylko dinozaurów tu brakuje. Chyba, że jakiś wyskoczy. No, a ja teraz idę tą drogą w dół. W nieznane. No teraz już wyszły takie ostępy. Trudno się przedzierać, tu pokażę właśnie, o, no jest pięknie, sama natura jak widać, wszystko porośnięte, o, tu właśnie tak idę, tak powoli się przedzieram, żeby dojść do bycia, mam nadzieję, że się świetnie dotrę. No jak widać, co za piękny obrazek tutaj jest, pięknie tu wygląda, wspaniale. Jest jakieś stworzenie, ale nie wiem, co to jest. Przybliżymy je trochę. Poszedł. Nie wiem, co to jest. Jeżodwierz chyba. Fajne zwierzę. Trudno mi powiedzieć, co to jest. Jakaś odmiana jeża, dokładnie nie wiem, co to może być. Nie pozuje. Morwell National Park, już wyjeżdżam, pochodziłem, podpatrzyłem troszkę zwierzątek, kangurka nagrałem, jeżozwierza może, ładny okaz żmije mi uciekł i stado kangurów przemknęło. Czyli to jest prawdziwa natura, tak jak widać. Wszystko jest cisza, cisza, jeszcze raz cisza, tylko przyroda. Teraz jadę na basen się pokąpać, spłukać cały ten kurz z parku morwellowskiego.